Katowice, Tychy, w obie strony tak naprawdę. Do Ustronia, Ustroń, Polana. Telefon, okno, spanie. Niekoniecznie w tej kolejności, w zależności od co uczucia. No jedziemy na górę, jaką tu? Na równicę jedziemy. Taki wypad rodzinny. No. Wszystko mi się podoba. Żadnych zastrzeżeń? Nie mam, pretensji, wszystko. A 45 lat jeżdżę pociągiem. No, tabor na pewno jest nowy, no bo tak naprawdę od prawie od początku, jak koleje zostały utworzone, no to były flirty, elfy i tak dalej, no to tutaj nie mam zastrzeżeń. Punktualność, no to tak naprawdę jest zależna od innego zarządcy, tak, od linii kolejowych, więc tutaj ciężko jakiekolwiek zarzuty kierować. Z Ustronia do Katowic. Przedtem się jeździło godzinę 10, półtorej. 28 minut. No bo jest przyjemniej o wiele niż autobusem, porównując, jak jeździłem wcześniej, jak był remont kolei na odcinku Wisła-Ustroń, jak dobrze mówię, no to jeździłem autobusem, no i za bardzo spokojnie. Mnie było jakoś, powiedzmy, mniej komfortowo było, a pociągiem jest o wiele komfortowiej i szybciej. No bo powiedzmy, tu jechałem autobusem 2-2,5 godziny, a tu jadę 1,5 godziny, powiedzmy. No jakoś tak większy luz jest taki, można właśnie sobie posiedzieć, porozmawiać, coś tam, a tak to jednak większe skupienie, nie? No później tam na górce jakieś piwko wypijemy, to znowu wrócić za bardzo nie można i tak po prostu, nie? Wolimy bardziej pociągiem jeździć niż samochodem. Słucham muzyki, leżę jak leżę. Odpoczywam po prostu, co można robić. Jeżeli chodzi o ceny, no to tak naprawdę argumenty są po obu stronach, więc też ciężko mi oceniać rentowność spółki i tak dalej, jeżeli chodzi o podwyżki. Była sytuacja, że też się spółka wycofała z tych podwyżek jakiś czas temu na pewnych liniach, więc tutaj ewentualnie jakieś ruchy ze strony może samorządu, tak, ale to tak jedyne, co mi przychodzi do głowy. Mi się wydaje, że w sam raz jest tak. Nie ma źle, no. Dobra cena jest. Wszystko w porządku.